trochę, ale jest fajnie. Niech tak będzie. Temat, z którym się tutaj pojawiam w tym momencie, jest godzina 7. 7 rano, kilka minut po 7. A chyba już nie będę tutaj zapalać żadnych świeczek, chociaż. Dobra, zapalę świeczkę. Zapalę świeczkę, żeby trochę jednak rozjaśnić to miejsce. To zapalimy jedną świeczkę. Nie widać tutaj, jak się pali. O. Dobra. Fajne światło niebieskie. Dobra, piję sobie swoją kawę ulubioną z mojego ukochanego kubka, na którym jest napis Wild Thing, you make my heart sing. Jak sobie robiłam tą kawę, to tak sobie właśnie o tym myślałam, co tam jest napisane. I dzisiaj chcę poruszyć pewien temat, który będzie miał kontynuację jeszcze w następnym odcinku. Ale to później, bo muszę pewne rzeczy ponagrywać, które pospisywałam sobie. Ale chcę zacząć od tego, jak bardzo my możemy przeglądać się w naszych doświadczeniach i rozpoznawać siebie samego. I chociaż może to jest banał coraz większy, to coraz bardziej myślę, że wielu z nas, ja mogę mówić za siebie, ale że coraz łatwiej przychodzi to ta praktyka. To nie jest już tylko teoria, która się pojawiała przez jakieś tam lata czy miesiące, tylko w praktyce możemy to naprawdę sobie rozpoznawać. I takie zdanie różne mi też przychodzą właśnie nad ranem. Na przykład to, że kiedy my kontrolujemy siebie, nie dajemy sobie tak naprawdę prawa do siebie, bo siebie też nie znamy. Mamy różne zapisy na swój własny temat, jacy powinniśmy być. To tak naprawdę wtedy to wszystko jest i zewnątrz, i to co wewnątrz, to na zewnątrz. Że my wtedy też w jakiś sposób próbujemy też kontrolować świat zewnętrzny, a świat zewnętrzny próbuje kontrolować nas. I rodzi się taki opór, bo kiedy rodzi się opór? Kiedy nie ma tego prawdziwego przepływu. A prawdziwy przepływ jest po prostu wtedy, kiedy każdy z nas pokazuje się takim, jakim jest. A kiedy my pokazujemy się w swoich prawdziwych barwach i kolorach, takimi, jakimi jesteśmy, to wszechświat ma tak jakby, ale dając jednocześnie wszystkim innym na zewnątrz być takimi, jakimi są, to wszechświat odpowiada nam na to coraz większą klarownością i prawdą i właśnie tym tak zwanym, jak to się mówi, po prostu wszechświat zaczyna objawiać nam przed nami to prawdziwe lustro nasze. To prawdziwe lustro. Znaczy on cały czas pokazuje lustra, tylko czasami pokazując pewne rzeczy w krzywym zwierciadle w nas, tak naprawdę czasami pokazuje nam, najpierw pokazuje nam właśnie nasze te skrzywione obrazy siebie. Czyli wszechświat będzie zawsze nam pokazywał na zewnątrz to, jak my siebie widzimy. A jeżeli my widzimy siebie w krzywym zwierciadle, to obraz będzie odbijał się taki, jak my siebie widzimy. Jeżeli my stawiamy opór w sobie czemuś, to na zewnątrz będzie nam odbijał to oporem, pokazując przez pewne sytuacje, pewnych ludzi opór. Im bardziej my się właśnie w tym swoim byciu takim, jakim jesteśmy, pokazujemy, czyli tak naprawdę im bardziej potrafimy siebie rozpoznać, chodź, jak tam się nudzi, bo zazwyczaj mi tu siedzi na kolanach. Chodź tu.
Chodź tu. Chodź tu, no. No wiem, jak się nudzisz, to przyjdź na kolana. Przyjdziesz? Zmieć na chomice będzie. Muszę. Nie, kotek nie. No tak, dlaczego? No właśnie, o widzicie? O, to jest pięknie, jak on pięknie to pokazuje. Pięknie to pokazuje. Właśnie o tym też jest mowa. To mi coś cudownego teraz pokazuje. Że to, co mówię, odbija się od razu na zewnątrz. Zobaczcie. Dokładnie to, o czym mówię. Mniej my pozwalamy być sobie sobą, tym bardziej tworzy się opór, a ten opór się odbija na zewnątrz. Ale co tutaj jest bardzo istotne, kotek, dziękuję Ci, kochanie. Odebrałam lekcję. On tak robi, kiedy chce iść do swojego, że tak powiem, swojego wychodka. Chwilę przed. Koty podobno tak mają, że muszą się rozbiegać, wyszaleć, żeby pobudzić jelita. Może nie mówię tutaj o rzeczach zbyt adekwatnych do tematu. A może i wcale, że nie, może i mówię. Rudy, chodź proszę cię tutaj. Chodź do mnie szybko. Chodź tu do mnie szybko. Chodź tu siadaj. Chodź tu siadaj. Przymiziaj się. I właśnie to, co mówiłam też kiedyś już, to się też wiele razy powtarzało, że wszechświat tam odpowiada na pewne nasze akcje, reakcje, impulsy wysyłane od nas, też z opóźnieniem. I słodziutkie, bo jakiego kocham, bo jakiego tulić i tulać. Nie wiem, to futro. Chociaż czasami jest takie. Mi się wydaje, że on mi też właśnie pokazuje moją część, taką dziką, taką kocią, tak? Sam fakt, że jest rudy, w sensie charakteru ognistego, nie jako fałszywy, nie? Kot, nie jako fałszywy, tylko jako ognisty kot, o, synuruku. Będziesz ze mną tutaj siedział i będę mogła mówić dalej? Co? Kiedy my siebie blokujemy, nie rozpoznając siebie takimi, jakimi jesteśmy, to wszechświat nas będzie też w jakiś sposób blokował. Tak będziemy to odbierać, bo to będzie tylko i wyłącznie właśnie to lustro w postaci krzywego zwierciadła nas samych. My będziemy wtedy też chcieli kontrolować innych, ale to dlatego, zaraz powiem dlaczego, powiem to na pewnym przykładzie, ale nie mogę się trochę skupić teraz, bo się na mnie gapi. No, ruda. Siedź tu, plosie. Siedź tu, plosie. Weź się tutaj, o. Pogłaście kota, posiedzi. Ci już idzie. Co się takie czerwone zrobiło? Czemu się takie czerwone zrobiło? Światło. Powiem wam na pewnym przykładzie, który się pojawił. Na moim własnym przykładzie, jak pewne rzeczy rozpoznałam. Ale w nawiązaniu jeszcze do tego, zanim to powiem, będę nagrywać, jeszcze powiem to, że będę nagrywać taki filmik o właśnie żywiołach, o tym, jak żywioły pięknie opisują, na przykład, jak na przykładzie żywiołów pięknie możemy opisać też naszą istotę. Możemy robić to na wiele sposobów. To jest mój sposób, który bardzo ze mną rezonuje. I teraz tak. Właśnie ludzie i wydarzenia, które nam pokazują w tym krzywym zwierciadle nasz krzywy obraz siebie, są cudowną drogą, cudownym takim impulsem do tego, aby właśnie zobaczyć to odbicie i odkryć tam prawdę, czyli wyprostować to postrzeganie siebie. I w moim przypadku
pojawiło się coś takiego, takie odkrycie właśnie, że poprzez, znów, pojawił się taki wewnętrzne napięcie w ciele się pojawiło we mnie, które utrzymywało się praktycznie cały dzień i ja nie rozumiałam tego napięcia. No ale tak, wiemy już, że jak się pojawia napięcie, to znaczy, że my tworzymy jakiś opór. I nie rozumiałam tego oporu. Musiałam, pobyłam z tym i dopiero później wieczorem zaczęło do mnie docierać, że ja coś blokuję. Co ja tak naprawdę blokuję? I jak gdyby nawiązując też kontakt z tą energią, uzmysłowiłam sobie, że w ogóle przyszedł taki piękny obraz, tak naprawdę przypomnienie, wewnętrzne przypomnienie, które było tak, to było we mnie zapisane jako informacja, w ogóle skąd to wszystko pochodzi, gdzie to się zaczęło, czyli tak jakby informacja źródła powstania tego oporu wewnętrznego. I okazało się, że to sięga porodu. I niesamowita rzecz, bo jakby poprzez pewne wydarzenia zewnętrzne, dzięki, tylko wyłączę, poprzez pewne wydarzenia zewnętrzne właśnie we mnie coś się pobudziło, jakaś część mojej duszy, po czym nastąpiło to napięcie, którego ja nie rozumiałam przez chwilę, a później nastąpiło uwolnienie i rozluźnienie. W momencie, kiedy uzmysłowiłam sobie, z czym to napięcie do mnie przychodzi, podziękowałam mu za to. Podziękowałam mu za to, bo dzięki niemu odkryłam część siebie. I właśnie to są te lustra w postaci ludzi, w postaci wydarzeń, które nam mogą odbić to i my możemy to uzdrowić w sobie. Można to wykorzystywać tak naprawdę spontanicznie. I poprzez tą wdzięczność, zamiast walczyć z tym, co się dzieje, tylko potraktować to jako coś, co my dzięki temu możemy coś uwolnić. Możemy odkryć część siebie, wtedy podziękować tym, którzy przyszli nam to pokazać, bądź wydarzeniom, bądź osobom. I zacząć być bardziej właśnie w tej prostocie siebie, czyli w tej prawdzie o sobie. Nie próbując być kimś innym niż jesteśmy. I o to w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, żebyśmy my do siebie wracali, czyli przejawiali się jako my prawdziwi, tacy jacy jesteśmy, my jako ludzie, mimo tego, że nam wieki, lata nas próbowano, my sami tak naprawdę próbowaliśmy siebie, że tak powiem, wrzucać do tych samych worków, uogólniać, że człowiek to ma tak, ogólnie człowiek to jest taki, że wszyscy, co jest normą, a co nie jest normą, że ludzie mają takie, to już nie będę o tym gadać za dużo, ale tak ogólnie, że i my się wtedy wtrynialiśmy w jakieś formy, właśnie często też będąc w pewnych rodzinach, my uważaliśmy, że skoro my jesteśmy z tej rodziny, to my też tacy mamy być jak oni, porównywaliśmy się do swoich przyjaciół i tak dalej, ale nie dawaliśmy, nie wiedzieliśmy nawet, jak jesteśmy i cała ta droga ludzka jest piękna w tym właśnie, że my się zaczynamy coraz bardziej rozróżniać, nie tyle dzielić, co rozumieć swoją własną istotę, ale właściwie odkrywać tą swoją istotę, nie tyle rozumieć, co odczuwać bardziej właśnie, to jest też istotne. I paradoks jest taki, że im bardziej to się dzieje, im bardziej my odczuwamy siebie takim, jakim jesteśmy i sobie na to przyzwalamy, to ten uchwyt między nami a innymi też się rozluźnia, bo usmysławiamy sobie, że inni też mają prawo być sobą. Ta różnorodność, indywidualność każdego z nas zaczyna się przeradzać poprzez to zwalnianie tego uchwytu, poprzez coraz większy taki luz, że ty jesteś taki, ja jestem taka i tak dalej. Każdy jest taki, jaki jest. Paradoksalnie zaczynamy widzieć to jako jedność, jako cudowną właśnie taką wewnętrzną wymianę, że to płynie, bo coraz bardziej ten opór się rozluźnia w nas i przez to też na zewnątrz. I te krople w oceanie, którymi jesteśmy, są coraz bardziej swobodne w tym. W każdym bądź razie, w moim przykładzie,
Sobie uzmysłowiłam w pewnym momencie, że ten opór, który się pojawił w moim ciele, to napięcie, pochodzi z tego, że ja blokuję swoją naturę. Chcąc być inna niż jestem, bo miałam wrażenie, że powiedzmy w sytuacji, w której się znalazłam, jakby no, ja sama od siebie tak naprawdę oczekiwałam bycia trochę inną niż gdzieś tam mnie niosło w środku. I narodził się właśnie opór, napięcie. I kiedy sobie uzmysłowiłam, że tak naprawdę ja jakby coś w sobie blokuję, co wydaje mi się, że jest nie takie, jakie powinno być, że jest fe, że w tej konfiguracji to się nie przyjmie, w tym układzie powiedzmy, w tej sytuacji, w której się znalazłam, nie będzie to akceptowane. Tak naprawdę ja zaczęłam, ale to jest taki paradoks. Ja jednocześnie to blokując, zaczęłam coraz bardziej to pokazywać i czułam już to wcześniej, że to zaczyna wychodzić. I mowa tutaj o takiej części mnie, która jest ognista, która właśnie jest ekspresyjna, ale nie tylko. Ja lubię się wyrażać poprzez naprawdę różne, jak gdyby, intensywności. I na przykładzie muzyki mogę to powiedzieć. Ja jestem osobą, która bardzo lubi delikatne brzmienia, ale niektóre utwory, które są takie mocne, harmonijne, rytmiczne, ale takie, nie to, że to nie chodzi mi o żadnego na przykład takiego mega mocnego rocka czy metal, ale lubię tą ekspresję w twórczości, czy w muzyce, czy nawet w sztuce, która jest dzika, która jest taka mocna, wyrazista i sama czasami lubię się tak przejawiać. Lubię, no właśnie to jest to odkrycie, to jest to moje odkrycie, ale coś takiego się pojawiło, że jakaś część mnie, ciekawe to jest, jakaś część mnie nie wiedziała tak naprawdę, czy to jest dobre, że ja taka jestem. I jakaś część mnie przez ostatnie miesiące, i mogę teraz to jakby podsumować, próbowała to tłumić w sobie. Ja się próbowałam wciskać przez ostatni czas w jakieś takie konstrukcje, w których właśnie tworzyło się napięcie w moim ciele, bo ja tam nie pasowałam, ale wydawało mi się, że powinnam pasować, że powinnam wieść takie, a nie inne życie. I cały ten mój taki kudłaty ogon, który gdzieś tam próbował się wydostawać bokiem spod mojej spódnicy, i te pazury, i jakieś takie kudłate coś, nie mogło się przejawiać. To takie, które chciało działać, które chciało właśnie być spontaniczne, czasem szybkie, takie działające, nie mogło się przejawić. I no właśnie świat odpowiada często jako lustro, trochę w opóźnionym czasie i jakby, no właśnie, i to przychodzi w pewnym momencie jako odbicie, żebyśmy mogli to zobaczyć, co my tak naprawdę sobie robimy, jak my siebie widzimy i jak my siebie sami też ograniczamy. I to jest oczywiście bardzo takie subiektywne, bo my to widzimy ze swojej strony. Każdy ma własną drogę i każdy tą samą sytuację może widzieć inaczej, przez swój pryzmat. Bo my nawzajem pięknie sobie służymy jako te właśnie lustra, które pokazują nam siebie, ale z każdej strony to lustro ma inny kolor, inny kształt. Dla każdego ta sama sytuacja może być innym lustrem, zupełnie innym lustrem. I na tym to wszystko polega. W każdym razie, kiedy ja sobie tak w tym stanęłam, odczułam to po prostu w ciele, i uzmysłowiłam sobie właśnie, że ten kudłaty mój ogon próbuje się wydostać spod spódnicy. I zaczęłam się temu przyglądać, to przyszło mi coś takiego, że to jest właśnie z czasów porodu. I niesamowita rzecz się stała, że uzmysłowiłam sobie, że zapisało się to we mnie w momencie, kiedy ja się rodziłam, przechodząc przez ten kanał rodny, sprawiając ból mojej mamie, która jest taka delikatna, która
ona nie ma w sobie tego ognia. Gdyby to właśnie tak dzielić na żywioły, że my jako ludzie mamy w sobie, ale o tym będzie osobny filmik, bo mnie to fascynuje, że my jako ludzie przejawiamy więcej lub mniej jakichś tam żywiołów, jako tego, to tak świetnie opisuje właśnie nasze temperamenty, naszą energię. I właśnie uzmysłowiłam sobie, że przez to, że moja mama nie ma w sobie tego ognia, ja widziałam, ja czułam tą jej taką jakby w tym taką delikatność, zwiewność i to, że ja przechodząc przez ten kanał rodny jakby sprawiałam jej ból i to może się wydawać, no nie będę mówić, ja nie mówię do ludzi, którzy są bardzo tacy racjonalni, bo oni w ogóle tego, co ja mówię, nie przyjmą, ale bo wierzę w to, że no, to działa jak synchron, nie przyjdą tutaj takie osoby. W każdym bądź razie to tak jest, że my nawet no, czujemy rzeczy, których się głośno nie mówi, więc dziecko, które się rodzi, też czuje emocje matki. Jeżeli matka na przykład może być zła na dziecko, że kurde, to dziecko mi sprawia ból. Ja nie mówię, co moja mama czuła, bo ja tego nie wiem, ale z mojej perspektywy, to się tak po prostu zapisało, z mojej perspektywy, że mi poprzez to, że mi było tak żal tej mamy, że ja sprawiam ten ból, tak jakby i pojawił się taki blok, że bo taki ruch ja czułam mocno, że ja tak to życie tak się we mnie rozpycha, że ja właśnie tym ogniem, tą ekspresją, że tak naprawdę, że przechodząc przez ten kanał, gdybym miała to w tej swojej istocie przejść, to że tak jakby ja za bardzo się rozpycham i ten ból mojej mamy i ta biedna mama, oczywiście z mojej perspektywy, taka delikatna, która nie rozumie tego ognia, która nie zna tego ognia, nie rozpoznaje go w sobie, może ma inną, po prostu jest inną rodzajem istoty. Jest przeze mnie jakby raniona i ja się zaczęłam kurczyć, jako ten ogień tak jakby przygasać, nie pozwalając sobie na tą część siebie i zrobił się taki zapis, że ja muszę być spokojna, delikatna, zwiewna, taka cicha, taka no bez tego ognia po prostu, bez tej ekspresji, bez tego działania, bez tej szybkości, bez tej spontaniczności, bez tej mojej powiedzmy rubaszności jakiejś też, swojego rodzaju rubaszność, zaraz o tym też więcej powiem. Ale stan jakby czując to, ja tak rozłożyłam te ręce i tak uświadomiłam sobie, że ja chcę być tym ogniem, ja chcę się jako on przejawiać. Mniej lub bardziej w danych momentach, nie zawsze, ale wtedy, kiedy on jest, chcę mu na to pozwolić. On jest rozbrykany, no, pokazuje mi to pięknie. Koci ogień. I choćby niezależnie od nikogo, czy się komuś to podoba, czy ktoś to rozumie, czy nie, czy ktoś z tym rezonuje, czy nie, i bez lęku, bo to właśnie jest to, że kiedy na przykład taki zapis się robi w odniesieniu do rodziców, to my musimy to zblokować. Na danym etapie musieliśmy to sobie zblokować, te części, bo byśmy nie przetrwali. Żeby rodzice nas przyjęli, my musieliśmy się dopasować. Ale jak uzmysłowiłam, że ci ludzie, którzy tego nie kupią, nie rozpoznają, nie przyjmą, nie będą chcieli we mnie, nie będą tego akceptować, oni odpadną i trzeba się z tym pogodzić, bo to już nie są rodzice, których my potrzebujemy. A my tak naprawdę pokazując siebie prawdziwymi, dopiero wtedy mamy szansę przyciągnąć do siebie ludzi, którzy będą też nas takich przyjmować, jakich my siebie przyjmiemy. Im bardziej my siebie przyjmiemy w całości, tym bardziej będą nas przyjmować w całości inni. I dlatego ja tak zawsze kochałam tą bajkę o brzydkim kaczątku. I tu nie ujmując, w sensie takim, ja pamiętam, że takie coś we mnie się pojawiało, jak czytałam tą bajkę, ja w ogóle płakałam, ale w sensie wzruszenia, tak mi to ona poruszała już od dziecka. Tu nie chodzi o to, że brzydkie kaczątko jest jakieś lepsze od kur, bo we mnie też był taki właśnie poczucie, że się wywyższam, bo ja chcę być inna. Ale to nie o to zupełnie chodzi. To nie chodzi o żadne wywyższanie się. O to, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. Kotek, muszę tutaj pilnować, bo on się rozdziczał. Chodź tu proszę, chodź. Albo idź do tego swojego kibelka.
Super mi to pokazuje. On ma swoją ekspresję. On jest właśnie, kotek jest bardzo do mnie podobny. On jest moim lustrem, pięknym lustrem, bo on uwielbia się, on jest właśnie taki, że on kocha, on jest czuły, on potrafi się przytulać, on jest mega pieszczochem. I to samo, ja mam to samo. Ale ma swoje momenty, że wyraża po prostu swoją ekspresję właśnie w taki sposób. Warczy, biega, szalony jest po prostu i on tego potrzebuje. Ja już to wiem od jakiegoś czasu. Obserwuję to. To też jest lustro. Ale ja się nawet uczę tego w sobie akceptować, że jak ja czasami on potrafię mnie wkurzyć, nie? I nawet wyrażenie swojego takiego stop, ale w miłości, im bardziej my potrafimy nawet w miłości przyjąć własne nie, to wtedy to nie płynie w miłości, płynie w lekkości. To jest paradoks. Zazwyczaj to trwa u niego jakąś chwilę, a potem idzie do góry i jest spokój. No i. No i co ja mówiłam? Co chciałam jeszcze powiedzieć? Uzmysłowiłam sobie bardzo, że właśnie ja jako dziecko byłam taka cicha, taka spokojna. Ale pamiętam, kiedy ta moja część się, ta właśnie kudłata, ta lubiąca to działanie, czyli przy tak pewnym sensie tak naprawdę przeciwstawna do tego, jak się pokazywałam, jaką łatkę też mi przyklejono, jaka jest mała Dorotka. Ta część się jakby ujawniała poprzez muzykę. I to teraz sobie, jak to sobie przypominam, właśnie my chodziliśmy często do babci. U babci mieszkała też siostra mojego taty ze swoimi dziećmi, a tam była trójka tych dzieci, więc tam zawsze się dużo działo. Ja kochałam tam chodzić. Ja lubiłam swoją ciszę, lubiłam swoją przestrzeń. Właśnie ja nadal taka jestem, że ja uwielbiam ciszę, kocham ciszę. Ale kocham też właśnie ten żywioł ognia. I jak chodziło się do babci, to tam zawsze były dzieciaki i tam zawsze było dużo muzyki, a to były czasy, te lata 80., kiedy właśnie, no ja pamiętam te wszystkie utwory, ja pamiętam, że wtedy słuchało się Queen, Michael Jackson, o Michael Jackson, Tina Turner. I te wszystkie piosenki, właśnie głównie te trzy zapamiętałam, tam chyba często to leciało. Ale też pamiętam utwór właśnie Lambada. I to one miały wszystkie w sobie taką energię i taką fajną energię, taneczną taką. I ja kochałam tańczyć. Pamiętam, że wtedy też oglądaliśmy u babci Misia Koralgora i we mnie się pierwszy raz pojawiło to zamiłowanie do śpiewania, do wyrażania siebie właśnie poprzez dźwięki u babci. I myślę, że ta część mnie tam tylko mogła się przejawiać, dlatego ja tak bardzo lubiłam tam chodzić, bo ci ludzie, którzy tam byli, właśnie mówię o mojej cioci, o tych dzieciach, właśnie byli ekspresyjni. I ja w tym lustrze mogłam zobaczyć część siebie, której nie mogłam przejawiać w domu. I pamiętam też ten moment, kiedy ja tam czasami miałam takie odpały, właśnie jak mój kot teraz, ale to były takie pozytywne odpały tej pozytywnej ekspresji. Kiedy te dzieci szalały tam, ja wpadałam w ten szał razem z nimi, że na przykład z moim kuzynem się wygłupialiśmy, ja tam raz się posikałam w moje rajstopki, takie z lat 80., pamiętam, ze śmiechu przez mojego kuzyna. Albo się tańczyło, robiło się jakieś wygłupy. Ale pamiętam kiedyś właśnie, pamiętam ten moment, kiedy ja właśnie do lambady tańczyłam i miałam taką niebieską, taką falbaniastą spódnicę za kolano. I ja tak
się wczułam. Pamiętam, że tylko ciocia była właśnie w pokoju. Ta ciocia, która była taka ekspresyjna w tym, w tej swojej osobowości. I ja tak zaczęłam tańczyć. Ona tylko była w tym pokoju i ja się tak mocno wczułam w ten taniec i mnie to tak niosło. I ona patrzała na mnie, pamiętam, z taką radością, z takim, że jak fajnie, patrzcie, jak to jej wychodzi, jak fajnie ona to robi. I ja w tym swoim przepływie, taka byłam niesiona przez tą wewnętrzną radość i ekspresję. I pamiętam ten moment, jak moja mama jak gdyby stanęła w korytarzu, patrząc przez próg pokoju, z takim zdziwieniem. Ale to było niesamowite, bo ja nagle zobaczywszy ją, ja się zatrzymałam, będąc obserwowaną, bo zobaczyłam w jej oczach niezrozumienie tego, z mojej perspektywy oczywiście. Być może i ona też w jakiś sposób, nie wiem co ona czuła, ale z mojej perspektywy ja stałam się słupem, takim soli wtedy, takim zatrzymanym, już tak przestało to płynąć. I to mi też coś pokazuje. W każdym bądź razie, dlaczego o tym mówię? Bo to mi pokazuje szerszy obraz tej mojej drogi, tego mojego odkrywania siebie. I ten moment taki właśnie powiedzenia tego do wszechświata, powiedzenia do siebie, tego, że ja się przejawiam po części jako ten ogień, czyli to działanie, to wyrażanie siebie w tym ruchu, w tym przepływie. Mogłabym to na wiele słów opisywać. I chcę to robić niezależnie od kogokolwiek. To jest taki komunikat do wszechświata, do mnie, że ja zwalniam opór. Że pozwalam po prostu temu płynąć. I nie musisz się już bać, że kogoś tym zranię, że kogoś tym przytłoczę, że kogoś tym jak gdyby, no, że komuś nie będzie się to podobać, że bo co się dzieje, kiedy my na przykład nie pozwalamy na siebie, my zaczynamy siebie kontrolować. Ale to jest tak jak rzeka, że rzeka, która płynie, jest taką, każda rzeka ma inną intensywność. Są rzeki, które nie mają takiego mocnego nurtu i one też są piękne. Tak jak górskie potoki, delikatne, szumiące, piękne, przejrzyste, czyste górskie potoki. Ale są rzeki takie jak Amazonka, są rzeki mniejsze od Amazonki, są różne rzeki. Każdy z nas jest rzeką bądź strumykiem. I tutaj tak samo jak łabędź, to już o tym mówiłam, łabędź, który ma wielkie skrzydła i koliber, który ma malutkie. Każdy z nas ma w sobie piękno. Ale koliber nigdy w życiu nie będzie mógł, nie będzie chciał i nie będzie potrzebował być w stadzie łabędzi, tak jak łabędź nie będzie chciał być i potrzebował być w stadzie kolibrów. To wszystko natura wie, co robi. Natura dąży do tego prawdziwego swojego przejawu. I my właśnie jak te rzeki. Ale kiedy nie pozwalamy sobie być takim nurtem, jakim jesteśmy, z taką intensywnością, z jaką nasza dusza chce się przejawiać, to my możemy te blokady stawiać, ale na tejże swojej rzece, ale ta rzeka będzie gdzieś bokiem wybijać. Będzie, i my wtedy zaczynamy kontrolować siebie, kontrolować świat zewnętrzny, czyli sprawdzać, jak oni mnie odbiorą, czy oni w końcu to zaakceptują. Bardzo często wtedy też leziemy instynktownie, nie pozwalając sobie na te części siebie, w te przestrzenie, gdzie nadal te części nie będą przyjmowane, tylko dlatego, bo my tego nie przyjmujemy, bo my w sobie tego nie rozpoznajemy. I będziemy próbować wtedy, no, gdzieś te części przemycać, czyli i tak ta rzeka będzie wybijała bokiem, przemycamy te swoje części, patrząc, no, czy to w końcu przyjmiesz, czy ty to w końcu przyjmiesz? Nie, pewnie tego nie przyjmiesz. Bo tak naprawdę my ten wewnętrzny dialog prowadzimy sami ze sobą. Nie, to nie jest jednak fajne. Ja nie powinnam taka być. Nie, 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 to nie jest fajne. A pójdę jeszcze, może spróbuję, może samą siebie przekonam, chociaż w to nie wierzę, to tak działa, ale kiedy ty to widzisz, że hej,
Czy natura pyta samą siebie, czy Amazonka pyta samą siebie, czy jest właściwa? Czy górski strumyk ma wątpliwości, czy jest za mały, czy jest za duży, czy jest zbyt przejrzysty, czy nie? Czy jakakolwiek istota w naturze pyta siebie o to, czy ma za małe skrzydełka, czy za duże skrzydełka? Czy może jego skrzydła wywołują zbyt duży wiatr i przez to inne ptaki będą miały problem, żeby latać w chmurach? Czy łabędź o tym myśli? Nie. A co my ludzie robimy sobie? No właśnie, kiedy ja... Ale to się pojawia w świecie zewnętrznym. My możemy zaobserwować swoje własne odczucia. Co się z nami dzieje, kiedy na coś patrzymy? I ja na przykład nawiążę tutaj chociażby do filmików dresury Matrixa. Nie wiem, czy znacie, ale ja, jak zobaczyłam tych chłopaków, to po prostu ja ich uwielbiam. Ja uwielbiam ich słuchać. I oni... I to jest też to, że my słuchając czegoś, my czujemy to w sobie, jak z nami to rezonuje. I na przykładzie właśnie dresury Matrixa, to nie jest też tak, że ja cały czas tak. Ja mam te swoje chwile wyciszenia i u mnie to jest tak jakby pół na pół. Ale oni, chłopaki, nie wiem, czy znacie, jak nie znacie, to zapraszam. Oni są ekspresyjni. Oni mają, moim zdaniem, zarąbiste poczucie humoru, takie czasami łubudu, ale bardzo takie inteligentne. To nie jest tandeta, to nie jest takie wulgarne. To jest zrobione naprawdę, znaczy zrobione, to nie jest zrobione, to po prostu, ja to tak czuję, ja to tak widzę, u nich to tak płynie spontanicznie, że tam jest, to jest inteligentne, to jest takie niejednoznaczne, a jednocześnie mocne, spontaniczne i właśnie takie ogniste, ale jest w tym też takie fajne zabarwienie refleksyjne, filozoficzne, piękne, taki po prostu przejaw fajny życia, który ja lubię. Co nie znaczy, że nie zachwyca mnie lekkość taka w razie, taka finezyjność, delikatność, tak samo ją kocham. Tak jak kocham kocie miękkie futerko i jego mruczenie, kocham ciszę, kocham płynącą zwiewnie, delikatnie naturę, poezję, czułość i wrażliwość. I takim czymś też się zachwycam. Takie coś też mnie bardzo porusza. W muzyce i w ludziach. Ale zespalając ze sobą te dwa bieguny, te dwie przestrzenie, dopiero wtedy czuję, że jestem w całości i jakby to u mnie działa trochę tak na zasadzie równowagi, że jedno, które się gdzieś tam wyrazi, potem przechodzi w drugie. Tak jak ja na przykładzie muzyki, że kocham muzykę, i uwielbiam na przykład chodzić gdzieś na spacery i sobie jej słuchać. I jak ja czuję tą muzykę, to ona jest w moich żyłach, ona płynie w mojej krwi. Ja czuję ją każdą komórką, każdą częścią siebie, każdym odczuciem, ciałem. Czuję, że staje się jednością z tym dźwiękiem. Ale kiedy to przepłynie, kiedy to się wyrazi, kiedy to mnie nasyci, kiedy ja się tym nasycę, i gdzieś zainspiruje, to przechodzę w ciszę. I wtedy nasycam się tą ciszą, tą błogością, tym takim wewnętrznym bezruchem, taką delikatnością, taką delikatną refleksją, wyciszeniem i tak dalej. I to tak fajnie sobie raz tak płynie. To chyba tyle, co chciałam powiedzieć. Jako inspirację do tego, żebyśmy odkrywali siebie i byli sobą. Bo to tak działa właśnie, że to, co powiedziałam też tam gdzieś mniej więcej na początku, że no właśnie,
Jeszcze jedna rzecz. No, że świat będzie nam odpowiadał tym, co my mamy w sobie, w stosunku do siebie. Mamy wobec siebie opór, świat będzie nam pokazywał opór. Im większy przepływ na prawdy, tym większy przepływ prawdy na zewnątrz. A ja sobie uzmysławiam też bardzo, że jestem taką osobą, że jak mi płynie jakiś impuls, żeby coś zrobić, to najlepiej jest, kiedy ja to po prostu wdrażam w życie. Lubię spontaniczność, lubię zdecydowanie, lubię działanie, że właśnie lubię wyrażać się, lubię odczuć w działaniu, a potem przekuwać to w refleksję, kiedy się tym nasycę. Ale jak ten impuls spontaniczności płynie ze mnie i ja to w pewnym momencie zblokuję, że ta refleksja wejdzie wcześniej, przed działaniem, to tworzy się swojego rodzaju właśnie ten potencjał niewyrażony i coś tam się wtedy jakby rozjeżdża. I tak sobie to uzmysławiam właśnie, że akcja, reakcja, że z impulsu, idzie coś z impulsu duszy, to ja lubię to wdrażać w czyn, żeby poznać to poprzez zmysły i dopiero wtedy jak gdyby stworzyć obraz tego, jak ja to czuję, jak ja to widzę, rozpoznać to, jakie to dla mnie jest i dopiero wtedy wchodzi ta refleksja. Ale kiedy tego się nie robi, kiedy ja tego nie robię, że jak idzie impuls duszy, nie wejdę jak gdyby w tą przestrzeń swoim ciałem, żeby to właśnie móc rozpoznać, to ja wchodzę w przestrzeń refleksji i tworzą się jakieś takie iluzje odnośnie sytuacji, osoby, zdarzeń, które nie muszą być wcale jak gdyby prawdziwe, ja tego nie wiem, tworzy się jakiś taki nadmierny potencjał i dlatego właśnie no, tak to czuję, po prostu tak to czuję, że jak chcę coś zrobić, dajmy na to, miałam taką sytuację, że chciałam się, znaczy tak, a propos przeprowadzki, jeszcze to jest ostatnia rzecz i kończę, jakieś takie długie te filmy mi wychodzą ostatnio, szok, że chciałam się muszę się przeprowadzać, znaczy mam się przeprowadzać i ktoś mi podsunął pomysł, żeby się przeprowadzić do takiego jednego miasteczka. I taką mi fajną opowieść o tym miasteczku ta osoba wysnuła, ja sobie to wyobraziłam, to jest w ogóle pod lasem. Taka wizja we mnie jakaś powstała. I czułam te emocje w sobie, tak jakby, że ja już to, to płynie we mnie i ja to, ale może fajnie, pojawiały się od razu myśli jakieś. Próbowałam to gdzieś tam zostawić. Myślę sobie, no to jeszcze mam czas i tak dalej, ale gdzieś to wracało w postaci myśli przez to, że to ziarenko zostało zasiane. Ja zaczęłam o tym myśleć, mój umysł samoistnie zaczął snuć opowieść o tym, jak ja już tam się przeprowadzę i w ogóle co, jak tam jest, taka ciekawość się pojawiła. I nagle mówię sobie, miałam jeszcze tydzień czasu, żeby tam pojechać, ale coś mi mówiło, nie, jedź teraz. Po prostu jedź, ty tam zobacz to, pojedź do tego miejsca. I ja to zrobiłam, tak jakby kilka dni później, kilka dni po tym, jak o tym się dowiedziałam. Jak najszybciej mogłam, po prostu sobie tam pojechałam spędzić tam chwilę. I moje ciało od razu wchodząc w tam, poczuło, nie, 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 to nie jest moje miejsce, to nie jest to miejsce. Mimo tego, że umysł dzień wcześniej snuł opowieść o tym miejscu, ale dopiero ciałem, poczując to sercem, mogłam wiedzieć, poprzez serce wiedzieć, nie poprzez umysł, który dostaje informacje, tylko poprzez serce wiedzieć, widzieć to, jakie to dla mnie jest. To tyle. Myślę, że wyraziłam się to, co chciałam w pełni, także 44 minuty. Zaczyna się dzień i dziękuję dziękuję, jeżeli to oglądacie. Nigdy tego nie mówię i to nie jest jakaś taka moja przewodnia kwestia. Ale dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj są i tym, którzy się do mnie odzywają albo piszą do mnie czasem. To jest miłe.
Mimo wszystko, chociaż nigdy nie zwracałam na to uwagi, ile tych osób tam jest, żeby nagrywałam to dla siebie, ale fajnie. Fajnie jest, jak jest ten odzew w jakiś sposób. Bo fajnie jest być inspiracją. Ja sama lubię się inspirować i lubię inspirować innych. Także buziaki, miłego dnia. A kotek już jest. Już się patrzy w okno i rozkminia swoje kudłate życie. Pa.